Cześć Adam, bardzo miło, że znalazłeś czas na rozmowę na kanale iGaming Polska. Przede wszystkim na samym początku chciałbym Ci pogratulować awansu. Już ochłonąłeś, już tyle czasu minęło. Cześć Bartek. No nie minęło dużo czasu, zresztą bardzo dużo się dzieje i to jest też tak, że w jakiś sposób formalizujemy coś, co już się tam jakiś czas tliło i trwało, więc ostatnie 2-3 miesiące już tak naprawdę byłem cały czas w podróży w różnych miejscach i cieszę się, że to formalizujemy i że nastąpią też zmiany u nas w Polsce, żeby to nie blokowało, moje podróże, żeby nie blokowały w żaden sposób rozwoju biznesu w Polsce i prędkości, z jaką działamy. Więc dużo się dzieje naprawdę, ale bardzo pozytywnie. Dzięki. No właśnie, chciałem zapytać, bo nawet tutaj dość długo się umawialiśmy, bo takie spotkanie ci wyskoczyło, czy wyjazd, tak jak w sobotę, chyba jeszcze nie wiedziałeś, że dzisiaj będziesz w Wiedniu. Wiesz, dużo się dzieje, bo po prostu mamy zatwierdzoną jakąś swoją nową strategię. Staramy się szybko działać. Wiesz, ta prędkość to zawsze był jakiś nasz taki wyróżnik. Zanim wszyscy poznikają na wakacje, bo też jest tak, że wchodzimy akurat w taki okres chwilowego. Tak naprawdę jedyny moment w sezonie, kiedy mogą ludzie wziąć parę dni wolnego, więc pewne rzeczy z punktu widzenia teamów operacyjnych, trochę organizacji i wrzucenia pewne rzeczy na tory, ważne, żeby się wydarzyło teraz, zanim osoby poznikają. Stąd jakby dość takie dynamiczna sytuacja, ale tak naprawdę rano byłem w Wiedniu, dzisiaj jestem, już teraz jak rozmawiamy, jestem na Malcie, więc jakby tak, dużo, dużo się dzieje, a będę z powrotem w Polsce w środę. A powiedz, ty będziesz mieszkał teraz dalej w Polsce, czy ten awans się równa też z jakąś przeprowadzką? Nie, na razie nie planuję żadnych przeprowadzek. Dobrze mi jest w Polsce, zresztą Polska nadal jest moim dzieckiem chcę być blisko. Nasza organizacja jest naprawdę organizacją bardzo hybrydową. Mamy w zespole ludzi, którzy mieszkają naprawdę w bardzo odległych miejscach i na pewno to, co się wydarzy, to powiedzmy samochód i pociąg coraz częściej zamienię na samolot i będę więcej w podróży w różnych kierunkach, ale miejsca zamieszkania i przenoszenia żony, dzieci aktualnie nie planuję. To nie jest wymagane. Okej, rozumiem. Z komunikatów prasowych, których tam sporo powstało, też artykułów, jak została ogłoszona Twoja nowa funkcja, można było przede wszystkim przeczytać, że się będziesz zajmował rynkami zagranicznymi, w tym dalej Polska, Serbia, Chorwacja, a także nowe rynki. Czy mógłbyś zdradzić cokolwiek, jakie to będą te nowe rynki? Jeśli chodzi o nowe rynki, to wolałbym dzisiaj nie mówić. No, jakby dopóki się to nie wydarzy, to lepiej jakby zachować te rzeczy, te ordery przy sobie. Jak już zaczniemy konkretne procesy licencyjne, to na pewno ta informacja wypłynie. Rynek jest mały i informacje podróżują bardzo szybko. Natomiast wolałbym na ten temat jakoś bardzo dużo się nie wypowiadać. Na pewno to, co mogę Ci powiedzieć, to chcemy w oparciu jakby o synergię produktowe, doświadczeń pracy z wysokim podatkiem, potencjalnie też zachowaniami klientów. Tę synergię chcemy jakby wykorzystać z naszych aktualnych rynków na rynkach, na które planujemy wejść. Więc to jest jakby taka wskazówka, które to kierunki mogą być, jeśli chodzi o rynki europejskie, ale patrzymy też na rynki znacznie bardziej odległe od Europy. Więc dość ambitny plan z punktu widzenia zeskalowania zespołów, stworzenia odpowiednich struktur do tego i w tych krajach, i pracy z zespołami w grupie, żeby te rynki dobrze obsłużyć.
Ciekawe zadanie, cieszę się na nie. Natomiast Polska, Serbia, o których mówiłeś, no to są rynki, które już dzisiaj działają. W Polsce mieliśmy, tak powiem, tak bardzo dynamiczny wzrost i bardzo dużo się dzieje. Jest to jakiś taki benchmark, jak potencjalnie te nowe kraje będą mogły funkcjonować. To nie jest tak, że każdy kraj pasuje do modelu, który jest w Polsce, więc to jest tak, że po prostu każda jurysdykcja i każda jej trudność i uwarunkowania regulacyjne wymagają troszkę innego podejścia. Więc nadal będziemy bardzo intensywnie inwestować i rozwijać się w Polsce. Tutaj nic się nie zmienia. Jeśli chodzi o Serbię, to było przejęcie innej firmy, rebranding na Superbet, migracja na własną platformę, więc też dużo się działo w ostatnich miesiącach. W tym momencie trwają przygotowania do uruchomienia pierwszych poważniejszych kampanii. Więc to też jest projekt, który jest bardzo ciekawy. Rynek jest na wczesnym jakby etapie adopcji takiego czystego e-commerce. Większość operatorów jest retailowa z online'em, a nie online z retailem. Więc dla nas to jest takie też ćwiczenie, wejście na rynek z typowo czystym, tylko online'owym operatorem. Ale widzimy w tym bardzo, bardzo dużą szansę, bo rynek będzie rósł i konwertował na rynek online, więc dobrze być na nim wcześniej i zbudować silny brand od samego początku. Tak jak wspomniałeś, Superbet zaliczył duży wzrost w Polsce w ostatnim czasie. Było trochę tak w grupie u Was, że ta Polska jest takim poligonem doświadczalnym, że można dużo rzeczy zrobić na innych rynkach też. Myślę, że Polska jest trudnym poligonem doświadczalnym z punktu widzenia przejrzystości przepisów, bardzo wysokiego podatku, bardzo mądrego klienta, takiego świadomego klienta, świadomego produktu i świadomego możliwości. Więc to może z zewnątrz się wydaje, że Polska jest rynkiem mało atrakcyjnym ze względów właśnie podatkowych i że trochę brakuje tutaj innowacji. Nieprawda. Wydaje mi się, że całkiem jest mocna konkurencja i rozwija produkt prężnie, właśnie szukając recepty na to, jak na tym rynku przetrwać, jak zawalczyć o dobrą retencję i jak optymalizować koszty akwizycji. Więc tak, to na pewno jest poligon i myślę, że firmy, które sobie radzą w Polsce, z powodzeniem mogłyby sobie radzić w innych krajach, te, które są sfokusowane na Polsce. Dla grupy Superbet, Polska to był pierwszy taki rynek, gdzie Superbet wszedł organicznie, czyli nie poprzez akwizycję i nie poprzez rozwijanie czegoś, co już istniało, tylko po prostu od pierwszych kroków. Więc też są nauki, które grupa Superbet w ramach tego procesu pozyskała i nauczyła się i zrozumiała trochę i modele operacyjne funkcjonowania na różnych rynkach, w różnych uwarunkowaniach regulacyjnych, a jednocześnie jak zachować właśnie tempo, zlokalizować produkt. Te wszystkie rzeczy, które no, to też nie jest tak, że to trwa 5 minut dostosowanie do procesów grupy, do różnych uwarunkowań. Więc wydaje mi się, że to są dobrze spędzony czas, który zarówno grupę, jak i nas lokalnie też wiele nauczył. I fajnie, że teraz możemy to dalej wykorzystywać. Tak sobie przeglądałem tutaj przed rozmową udziały w rynku i w Chorwacji Supersport ma przeszło 50% na dzisiaj według różnych danych i tak wysnułem wniosek, że jest to dość podobna sytuacja do tego, co się dzieje w Polsce, gdzie STS był przez długi czas zdecydowanym liderem, dalej nim jest,
A ty też widzisz podobieństwa w tych naszych rynkach, już pomijając te kwestie regulacyjne, bo wiadomo, że tam jest inne prawo podatkowe. Myślę, że podstawową różnicą jest to, że w Polsce jest nieograniczony dostęp do licencji, czyli każdy może zaaplikować o licencję i Ministerstwo Finansów, generalnie jeżeli nie znajdzie przesłanek, żeby takowej nie wydać, to nie ma ograniczenia ilości licencji. Natomiast w przypadku Chorwacji jest ta liczba ograniczona, wykorzystana, więc tak naprawdę jest kwestia procesu, który musi uruchomić nowy proces licencyjny. Rodzaj przetargu na nowe licencje lub możliwość wejścia jest poprzez akwizycję. Więc to jest jakby taka, w tym momencie jakby wykorzystane są wszystkie możliwości jakby pozyskania nowej licencji. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Jeśli z punktu widzenia udziałów rynkowych, rzeczywiście tak, to jest trochę analogiczna sytuacja sprzed kilku lat, kiedy rynek był podzielony dość tak diametralnie między operatorem dwóch prędkości. Myślę, że to też jest tak, że te rynki, które mają takiego dużego operatora, powodują, że jeżeli się na niego wejdzie z jakimś pomysłem, no to jest skąd te udziały czerpać. Więc pod tym względem tak. Chorwacja może się tutaj jakby porównywać do Polski. Natomiast jest dużo lepszą jurysdykcją z punktu widzenia fiskalnych, ale także produktów, jakie są dostępne. Czyli zarówno w retailu mamy nie tylko sport betting, ale także maszyny slotowe, więc te dwa biznesy się uzupełniają w sposób regulowany. To samo w internecie mamy zarówno online sport betting, jak i online kasyno dostępne dla operatorów, którzy mają licencję. Więc z punktu widzenia pomijam już fiskalizację i lepszy podatek od GGR, który pozwala się rozwijać. Na rynku jest zarówno loteria chorwacka, która ma też własne kasyno i własne punkty sprzedaży loterii, natomiast nie jest w sport bettingu, natomiast prowadzi kasyno i sprowadzi sport betting i prowadzi sport betting dość taki uproszczony online i w retailu, natomiast nie jest bardzo sfokusowana na tym produkcie, natomiast go ma, no, i jednocześnie mamy dość konkurencyjny rynek, gdzie konkurują prywatni operatorzy. Nie przeraża cię właśnie teraz trochę to, że masz kilka tych rynków i wszędzie są jakby inne podatki, bo tutaj jest obrotowy, tu jest GGR, że jakby zapętlisz się z tym wreszcie i pogubisz w tym. Myślę, że nie. Myślę, że to jest. Przede wszystkim mam nadzieję, że nastąpi zmiana kiedyś i w Polsce, bo ciężko jest mi uwierzyć, że Polska będzie tym miejscem, które zostanie na mapie świata z podatkiem z przeszłości, ale to jakby nie zaprząta mi jakoś bardzo dużo czasu. Jakby mój fokus jest przede wszystkim na to, żebyśmy jako grupa Superweb wybrali poprawne jurysdykcje, stworzyli poprawne business case'y i jakby plany i pomysł na każdy z tych rynków. Znaleźli metodę, aby efektywnie konkurować w każdym z nich. A tak jak powiedziałem, gaming jest jakby tym, jakby i zakłady sportowe, że każda jurysdykcja jest diametralnie inna. Są inne uwarunkowania związane z reklamą, z akwizycją, z przepisami dotyczącymi właśnie nie tylko fiskalnymi, ale bardziej nawet w kwestii jakie aktywności marketingowe są dozwolone lub nie, jakie są zasady odpowiedzialnej gry, jakie są zasady rejestracji, KYC i tak dalej. Każdy kraj jest bardzo, bardzo inny, nawet jeżeli z zewnątrz wyglądają na bardzo podobne. Również z punktu widzenia produktu, dostawców, jeśli chodzi o kasyna, to inne gry są popularne w innych krajach niż w kolejnych. Więc to też na to trzeba być uczulonym. Są inne przepisy związane właśnie z certyfikowaniem tych gier i dopuszczaniem ich na rynek.
a także jeśli chodzi o uwarunkowania i zainteresowania klientów, czyli na niektórych rynkach piłka nożna jest absolutnym king, a na innych rynkach koszykówka, tenis, hokej, no, jakby czy inne sporty. Wiadomo, że piłka i tak jest wiodącym produktem większości jurysdykcji, ale to nie jest tak, że jakby priorytetyzowanie tych innych sportów w różnych jurysdykcjach potrafi być diametralnie inne, więc wymaga też rozbudowania marketów, rozbudowania oferty, dostosowywania jej jakby oferty do każdego z rynków. Więc fajne pod kątem, w ogóle nasza branża jest pod tym kątem fajna, bo nie można się nudzić. Każdy rynek jest troszkę inny. Trzeba poznać go z punktu widzenia regulacyjnego, technologicznego, i później to wpływa na to, jak na nim operujemy, co możliwe, a co nie jest możliwe, co nie jest legalne. Więc każda jurysdykcja to jest oddzielne ćwiczenie dla mózgu, a to tylko przecież jest fajne. To powoduje, że to jest ciekawe, bo gdyby każdy rynek był taki sam, to myślę, żeby to było troszkę nudnawe. A myślisz, że teraz już częściowo się wypowiadałeś na naszych łamach na ten temat, jest szansa na te zmiany, jeżeli chodzi o podatki, może na ten utęskniony GDPR po tym, jak Entain ogłosiło tutaj przejęcie STS-u? Jest mi jakby, wiesz Bartek, to zależy od regulatora. Wydaje mi się, że regulator ma wszystkie argumenty i wszystkie informacje na swoim biurku. Wie, jak wpływają te zmiany na powiększenie przychodów budżetowych w okresie średnio- i długoterminowym. Co jakby. To jest kwestia regulacyjna, polityczna. Myślę, że nasza rola jako rynku, zarówno z punktu widzenia prywatnych operatorów, jak i zmian, o które postuluje totalizator, to jest przede wszystkim argumentacja. Składanie tej argumentacji, tłumaczenie i apelowanie o konkretne zmiany w oparciu o argumenty i doświadczenia innych krajów. I wydaje mi się, że nikt nie będzie na te postulaty ani ślepy, ani głuchy, to w pewnym momencie zaskoczy. Jak już kiedyś mówiłem, może jestem naiwny, może jestem za dużym optymistą, ale uważam, że te wszystkie argumenty i te wszystkie doświadczenia innych krajów przemawiają na korzyść tych zmian. I nie tylko z punktu widzenia zwiększenia wartości rynku, imigracji i klientów z szarej strefy, których powinniśmy chronić i przede wszystkim dbać o to, żeby rynek legalny się rozwijał, ale także z punktu widzenia wpływu budżetowego. Więc jakby, jeżeli mamy te wszystkie argumenty i te wszystkie doświadczenia, i to nie jest tak, że ktoś mówi, to jest niepoparte cyframi, no to wierzę, że polski regulator też to zauważy i dokona zmian. Mija 6 lat od zmian regulacyjnych 2017 roku. Ja pamiętam, jak ta regulacja wchodziła, to pamiętam jak dziś, jak regulator mówił osoby pracujące w regulatorze, wprowadzamy te zmiany 2017 rok, za około 5 lat będziemy robili tak jakby weryfikację, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło i ewentualnie będziemy patrzeć, co dalej. No teraz mamy nadchodzące wybory, więc trudno się spodziewać jakichś tutaj nagłych zmian. Natomiast wybory to jest normalna rzecz i dzieje się w każdym kraju. Natomiast najważniejsze dla mnie to jest to, co regulator i osoby pracujące u regulatora, bez względu na to, jakie partie rządzą krajem, jak rozumieją nasz biznes, jak rozumieją ten rynek. To jest dla mnie kluczowe z tego punktu widzenia. Więc mam nadzieję, że po wyborach zobaczymy jakiś ruch w tych tematach, który spowoduje, że będzie legalnym firmom i prywatnym, i państwowym, zaznaczam, czyli także totalizatorowi sportowemu lepiej na naszym rynku i będzie nam łatwiej wszystkim konkurować z szarą strefą.
W Superbecie nie tylko jakby ty teraz awansowałeś i dostałeś nową funkcję, doszło do wielu zmian. I tutaj mam takie dwuczłonowe pytanie, bo jest Steven Perry został dyrektorem operacyjnym, Andrzej Dusu został. Chief Development Officer. Tak, dokładnie, przepraszam. I Glyn Hacks, dyrektor finansowy. Jakbyś tutaj mógł opowiedzieć, bo Steven Perry to chyba uchodzi za taką gwiazdę nawet w naszej branży światowej, o pozostałych panach. I drugie pytanie, skąd w jednym czasie tyle zmian w tej grupie zarządzającej? Myślę, że po prostu nadchodzą takie momenty, kiedy jest jakby organizacja się rozwija i też się przygotowuje na konkretne rozwiązania i konkretne realizacje strategii. Steven zajmuje się jakby w roli COO zgodnie z tymi informacjami i już jakby zaczął pełnić swoją funkcję stopniowo, już poznaje organizację. Zajmie się teamami CS, KYC, trading, czyli całym tym jakby operations, który ma wspierać multijurysdykcyjność i jakby wspieranie rozwoju tej grupy w wielu płaszczyznach. Więc cieszymy się na fakt, że dołącza do nas i pomoże grupie przejść na kolejny etap z punktu widzenia rozwoju. I tak jak mówię, kluczowe jest tutaj nie tylko prowadzenie biznesu w jurysdykcjach, gdzie się jesteśmy, ale w jurysdykcjach, gdzie byśmy chcieli być i skalowanie tej organizacji w sposób mądry i zapewnienie jej możliwości realizacji swoich celów bardzo różnych i tak jak mówię, niektórych bardzo innych rynkach niż dzisiaj jesteśmy, więc potrzebujemy osób, które mają te doświadczenia i które mogą grupę wesprzeć, więc to jest bardzo, bardzo ważne wsparcie. Andrzej Dusu, bardzo, bardzo utalentowany człowiek, który spędził lata w Google, w grupie OLX. Niedawno prowadził własny startup, wcześniej McKinsey. Bardzo, bardzo mądry i fajny człowiek, który będzie wspierał procesy rozwoju, analitykę i też weryfikację i przygotowywanie razem z nami modeli wejścia na rynki nowe, ale także w ogóle skalowanie tej organizacji. Natomiast jeśli chodzi o Glina, no to on był aktualnie CFO wcześniej w Helens Rock. To jest butik inwestycyjny, który jest z nami powiązany i bardzo, bardzo się cieszymy, że dołącza do nas. Jakby nie jest młodsza nasza organizacja, więc to jest jakby transfer między stanowiskami, między pozycjami. Ale tak, rzeczywiście, sporo zmian jednocześnie, ale wydaje mi się, że to dobrze, jak jest dużo zmian jednocześnie, niż one mają być co chwilę i co chwilę jakieś zamieszanie. Przejdziemy przez proces jakby takiego dostosowywania i zmian i będziemy mogli zająć się spokojnie dalej pracą. Natomiast jakby te zmiany miały się dziać cyklicznie co miesiąc, dwa, trzy, to myślę, że powodowałoby to bardzo dużo rozproszenia naszej uwagi. Więc z mojego punktu widzenia prowadzenie tego rodzaju zmian w krótkim i dynamicznym czasie jest dobrą decyzją zarządu i rady nadzorczej. Więc jakby nie mi to oceniać, ale uważam, że takie rzeczy powinno się robić w sposób skondensowany. To jest też chyba sygnał, że rozpoczynacie taką jeszcze większą ekspansję na inne rynki. No tak, myślę, że tak. To jest na pewno te wszystkie zmiany są spowodowane jakimś przygotowaniem wojsk na kolejne nasze cele i trochę przegrupowanie naszych dywizjonów w taki sposób, żeby mogły być
bardziej dynamiczne, bardziej efektywne i przygotowane na te cele, które sobie założyliśmy. Więc tak, na pewno te zmiany nie są spowodowane jakimś bliżej niezdefiniowanym powodem. One są spowodowane tym, w jaki etap dzisiaj wchodzi organizacja. Dla Ciebie to chyba też dobra wiadomość, bo nie jest tajemnicą, że ciągnęło Cię na te zagraniczne rynki. Nawet jak sobie przeglądałem wcześniejsze rozmowy z Tobą w innych mediach, też to wspominałeś o tym. Tak, wiesz, Bartek, jakby ja od lat jestem jakby zaangażowany w szeregu rynków i jest mi to jakby to, co ci powiedziałem o tym, że jakby nasz biznes jest dlatego ciekawy właśnie, bo jest inny w każdym kraju, to jest to, co mnie trzyma w tej branży w ogóle tyle lat. Więc ja jestem też takim trochę psem wojny, jakby ja lubię, jak się bardzo dużo dzieje i lubię skomplikowane procesy i skomplikowane tematy, więc cieszę się na zmianę, cieszę się na trudne wyzwania, bo jeżeli jest za łatwo, to tak popadam w jakiś taki dziwny stan umysłu, więc z tego punktu widzenia jest to jakby odświeżenie i dające coś nową energię, bo po prostu daje kopa adrenaliny i jest kolejne wyzwanie, trudne, ale jak jest węzeł kordyjski, to przynajmniej można, że tak powiem, z nim powalczyć. Jak już nie mówię, że polski rynek nie jest trudny, on jest trudny codziennie, natomiast troszkę to jest inny stan trudności, więc pozytywnie. Jeszcze zostaniemy na chwilę przy tym polskim rynku, bo to jest tak, że ty dalej tutaj zostajesz, nawet wchodzisz do rady nadzorczej, tak? Superbet Polska, co oznacza, że ty tutaj dalej będziesz, pomimo że mniej na pewno. Tak, wiesz, Polska przede wszystkim tak, jest miejscem, gdzie mieszkam, jest miejscem, które jest mi bliskie, jest jurysdykcją, którą znam bardzo dobrze, więc chcę przede wszystkim tym wspierać cały czas w rozwoju tego kraju. Nadal ten kraj jest w ramach jakby krajów, za które jestem odpowiedzialny, więc jakby z tego punktu widzenia nadal sukces tego rynku jest mi bliższy niż kiedykolwiek. Tak jakby nic tutaj się nie zmieniło. Nasz status przewiduje miejsce w radzie nadzorczej, więc jest dobre akurat miejsce, żeby się przesunąć, robiąc miejsce w zarządzie dla Kasi Gawlik i z rokowania z Łukaszem Sebryniakiem, więc jak dla mnie fajne rozwiązanie, ja cały czas będę jakby z tyłu i będę wspierał biznes i pomysłem i swoją aktywnością i swoim jakby zaangażowaniem. Ale najważniejsze i co mnie bardzo cieszy, że udało się wypracować taką formę, że poza tym, że ja jakby zmieniłem rolę, że do góry idzie całkiem spora część polskiej organizacji zespół jest naprawdę bardzo, bardzo mocny, bardzo zaangażowany, bardzo jakby aktywny. Więc nie mam żadnych wątpliwości, że ten zespół jest w dobrym miejscu i w dobrym czasie, żeby dalej kontynuować tego dzieła. Natomiast jestem dla nich, żeby ich wspierać, jeżeli będzie taka potrzeba, radą, poradą, wsparciem. A trochę możemy podsumować w sumie, bo jakiś etap się dla ciebie kończy. Z czego jesteś najbardziej dumny, co udało się zrobić w Polsce i czy jest coś, co jakbyś mógł, byś zmienił i zrobił inaczej dzisiaj z perspektywy czasu? Myślę, że jestem w ogóle dumny z tego, co się udało osiągnąć, bo szczerze ci powiem, że to nie jest łatwo w Polsce zbudować buchmachera, że tak powiem, jakby z bardzo małej operacji, która wcześniej była retailowa i otrzymała długo oczekiwane zezwolenie internetowe i zbudowanie tego w międzyczasie rebranding, zmiana produktowa i jakby stworzenie zespołu.
Ale jestem przede wszystkim najbardziej zadowolony z tego, jaki udało się stworzyć team i zespół. Powiem ci, że w sobotę wróciłem jakby z 3-dniowego, jakby takiego naszego wypadu, gdzie mieliśmy jakby swoją integrację i no wiesz, jak masz prawie 80 osób, które widzisz, jak żyją tym biznesem i czy to są osoby z CS, czy to są osoby zajmujące się sportbookiem, tradingiem, czy marketingiem i jak mocno są zaangażowane w ten biznes codziennie i to napełnia, jakby wypełnia moje serce i jakby daje mi pełną satysfakcję. Oczywiście idą za tymi cyfry i tak dalej, ale dla mnie jakby patrzeć na taki zespół tej wielkości versus gdzie byliśmy 2,5 roku temu i patrząc, jacy są aktywni, jacy są fajni w tym, co robią, no to jest jakby najlepsze, co mogę, że tak powiem, otrzymać w zamian. Więc z tego jestem najbardziej dumny, bo biznes może być mieć świetny zespół i nie mieć pieniędzy, ja też będzie miał świetny zespół i to też trzeba szanować, więc to, że mamy te pieniądze na inwestycje i inwestujemy to mądrze, ale inwestujemy, więc to jest też tak, że to jest pieniądze rzecz nabyta, jak to się mówi, więc to nie mi jest przypisywać jakby sukces, że są te pieniądze. Pieniądze daje inwestor i my je po prostu mądrze wydajemy, budując biznes. Natomiast jaka jest atmosfera w zespole i jakie jest zaangażowanie w biznes, to jest coś, co można mieć bardzo złe, mając pieniądze, albo bardzo dobre, nie mając pieniędzy, i to jest dla mnie najfajniejsze, że się udało to zrobić. A to, co bym zrobił inaczej? Na pewno całą masę rzeczy. Wiesz, całą masę rzeczy bym zrobił inaczej. Dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu, pewne rzeczy pewnie zrobiłbym jeszcze szybciej, jeszcze agresywniej. Patrząc na to, jak to się udało zbudować, może na pewne rzeczy byśmy nie czekali, nie zwalniali, ale to są szczegóły. Myślę, że też jest jakby ta kultura organizacyjna, którą się udało stworzyć, to, że testujemy i ciągle testujemy, czyli ciągle testujemy i nie mamy takiego lęku, o Boże, nie udało się, tak, nie. Testujemy, nie udało się, okej, zamykamy, idziemy dalej, aż znajdujemy rzeczy, które działają i je cały czas wtedy skalujemy, więc pewnie pewne rzeczy bym zrobił szybciej, agresywniej, mocniej. Taką rzecz jak super score, pewnie bym cisnął jeszcze agresywniej, ale były, wiesz, to też jest tak, że nie można walczyć na każdym froncie. Tak naprawdę 2,5 roku, niecałe 3 lata, wszystko razem od momentu przyjścia, poznania organizacji, do pierwszych jakby projektów rekrutacji, rotowania ludzi w zespole. No trzeba wybierać te swoje jakby battles i stopniowo jakby realizować jedno po drugim, więc nie wiem, czy jakbym robił coś szybciej, to by wyszło lepiej, czy może by zepsuło. Jakby ciężko jest patrzeć do tyłu i na ten temat mówić. Jeszcze szybciej i agresywniej, to konkurencja to już w ogóle was by znienawidziła. Jest konkurencja, która może nas lubi mniej, ale jest konkurencja, która nas lubi bardziej. Jakby wydaje mi się, że może trochę nawiążę do tego, co powiedziałeś wcześniej o NTN. Jak dla mnie konkurencja jest rzeczą dobrą, zdrową, fajną. Jakby jeżeli nie ma tej konkurencji, to popadamy jakby w letarg i przestajemy być kreatywni. Więc dla mnie fakt, że wchodzą i myślę, że będą wchodzić na polski rynek kolejne duże grupy gamingowe, to jest dobry sygnał docelowo przede wszystkim i dla polskiego gracza z punktu widzenia jakiej rozrywki będzie, jakby jaką rozrywkę będzie otrzymywał, jakiej jakości partnerów
będzie miała, żeby nie było takich przypadków, jak firmy, które zniknęły z rynku w ostatnim czasie, bo to jak dla mnie to podważa wiarygodność całego rynku, jeżeli znikają takie mali operatorzy. Więc moim zdaniem przechodzimy w taki etap trochę transformacji tego rynku. Myślę, że fakt, że Entain nie tylko już weszło poprzez zakup wcześniej Totolotka, bo przecież pamiętajmy, że Entain już w Polsce było wcześniej, tylko że jakby nie uruchomiło tego brandu, ale teraz weszło na taką dużą skalę. To da sygnał też innym firmom, bardziej się zainteresują Polską, będą się zastanawiać, jaki jest powód, no, będzie dużo różnych teorii spiskowych, ale prawda jest taka, że tak naprawdę nie ma wielu rynków, na które można dzisiaj wchodzić, na które wiele grup gamingowych może się rozwijać, więc Polska pewnie będzie beneficjentem tego, zwłaszcza jeżeli zmieni podejście do kwestii fiskalnych, być może też choćby w jakiejś formie produktowych. Więc myślę, że przed nami, ale w ogóle przed wszystkimi, którzy są w tej branży w Polsce, ciekawy czas, pozytywny czas rozwoju, transformacji. I też uważam, że nawet dla tych mniejszych firm, które dzisiaj są i czasem mają trudne chwile, uważam, że to też jest dobra zmiana, bo jeżeli by się coś jeszcze głębiej zmieniło na polskim rynku, to będzie i miejsce dla mniejszych firm. Pamiętajmy, jak patrzymy na inne jurysdykcje, to okej, zazwyczaj się już 60-70% rynku jest w rękach trzech, czterech największych operatorów, ale jednak jeżeli ta fiskalizacja jest w oparciu o GDPR i zakres produktowy jest szeroki, choćby szerszy zakres wirtuali albo gry live dealer prawdziwe, to są rzeczy, które pozwalają wielu operatorom funkcjonować na rynku. Jest miejsce dla wielu wtedy. A jakbyś miał wytypować w końcu branża bukmacherska, co Entain zrobi z tą licencją Totolotka, to będzie mieścić taki poligon doświadczalny, czy w ogóle to zostawią teraz już mając tego STS-a? Jakby nie jestem grupą Entain, więc nie wiem, jak bardzo mają skomplikowany temat technologiczny, tak, z punktu widzenia ilości platform, ilości brandów i jak to się w ogóle zazębia im, więc pewnie niewiele wiem i mogę być zupełnie jakby off tego, co natomiast jakby taki naturalny kierunek to mógłby być jakby koncentracja na brandzie STS i potencjalne uruchomienie brandu Bwin jako takiego baby brand młodszego, trochę może jakby skierowanego do młodszego gracza, który nie kojarzy tej jakby, który będzie szukał nowości versus STS. Ale to dużo zależy od tego, czy są zasoby, czy jest fokus, czy jest chęć inwestycji, bo bez względu na to, że Bwin to jest jednak brand, który gdzieś tam kiedyś był w Polsce i wiele osób może go kojarzyć, no to jednak wiele lat minęło, więc to też nie jest Bardzo tak, że ktoś jest. bardzo rozpoznawalny był, nie? Oni nawet byli chyba sponsorem Wisły Kraków, więc. Zgadza się jeszcze czasem, jak jest się na meczu Wisły, to można jeszcze nawet niektórych klientów spotkać z tymi koszulkami sprzed lat. Więc na pewno jest pewna grupa, która ten brand kojarzy, ale zaistnienie teraz na polskim rynku nie wydarzyłoby się za darmo. Więc to jest też kwestia taka, czy jest decyzja, czy będzie decyzja rozwijać dalej, bronić pozycji STS-u i jakby ten kierunek. Czy jednocześnie jest jakby i zasoby, i fokus mentalny, i zasobów jakby ludzkich, żeby te dwa brandy jednocześnie budować. Jakby wydaje mi się, że są to te dwa scenariusze. Ten, o którym mówię, pewnie wydaje mi się bardziej prawdopodobny. Kupienie tej, z punktu widzenia grupy, też jakby kupienie czegoś takiego, zrobienie tej spółki i teraz nagle, nie wiem, wyłączenie jej po prostu, to wydaje mi się takie
Myślę, że będzie, choćby nastąpi próba uruchomienia. Tak mi się wydaje. Tak mi jakby zdrowy rozsądek podpowiada. No teraz ten tank będzie takim twoim głównym rywalem, nawet na kilku rynkach, bo Supersport to też jest tank. I też chyba ta spółka, co w 2020 roku powstała, tak? Oni ją chyba nawet stworzyli po to. Tak, Entain kupując Supersport niecałe 2 lata temu stworzyło tam firmę, spółkę celową z Entain CE i Radim Haluza, który był prezesem Supersport, jest prezesem tej spółki celowej. No, czyli główny rywal na dwóch rynkach. No my na Polska. razie operacyjnie nie jesteśmy w Chorwacji, więc nie wiem, czy nam przyjdzie konkurować tam. Natomiast no, na pewno będziemy konkurować tutaj i być może na innych rynkach, gdzie my planujemy swoje podwoje. Więc tak jak mówię, konkurencja dobra rzecz i tego się na pewno nie boję. Konkurujemy z innymi brandami w innych krajach. Mocnymi brandami typu Betano, Betsson. Więc jakby Entain, my jakby szanujemy każdego przeciwnika. Z Fortuną też przecież konkurujemy nie tylko w Polsce, ale także w Rumunii. Więc, nie. Myślę, że największym błędem jest niedoszacowywać przeciwnika, więc tutaj na pewno my traktujemy każdego rywala bardzo poważnie i z wielkim szacunkiem, bez względu na to, czy rywal targetuje troszkę inną grupę klientów, czy chce się inaczej pozycjonować, to uważamy go za konkurenta, ale zdrowa konkurencja jest naprawdę wskazana i mam nadzieję, że też ci konkurenci to też rozumieją i szanują, że każdy ma swoją rolę do odegrania. I ostatnie pytanie, czego ci życzyć na najbliższe miesiące i lata? Myślę, że przede wszystkim zdrowia, energii, bo to jest coś, jakieś takie dobro, które się ma i żeby te wszystkie cele zrealizować, to musi być i zdrowie, i energia, i siła, bo dużo podróży, dużo stresu, dużo aktywności, pozytywnego stresu, ale mimo wszystko spalającego energię, więc myślę, że przede wszystkim tego. I tak jak często mówię zespołowi, biznes polega na tym, że jest praca, praca, praca. I duża doza szczęścia. I więc tego szczęścia też trzeba troszkę mieć i spotkać na swojej drodze dobrych ludzi, pozyskać dobre zespoły w tych krajach. I to wcale nie jest takie oczywiste, że to się łatwo dzieje. Więc trochę szczęścia do ludzi też się przyda. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. Cześć.